Myślę, że tradycyjnie, jak większość ludzi, rodzinnie. Podzielę to trochę między rodziców moich, a rodziców od dziewczyny. No i raczej na spokojnie, w rodzinnej atmosferze, przy kominku siostry. Myślę, że tak jest najlepiej i najprzyjemniej. No w tym roku z moją żoną wybieramy się w moje rodzinne strony, do moich dziadków. Tam spędzamy w licznym gronie te święta. Około 14 osób jest zawsze na świętach. Także jest wesoło, dużo ludzi, dużo potraw i zabawnie. Ja w rodzinnym kruchu i z rodziną w domu tutaj w Tychach. I co, prezenty dla dzieciaków to jest najważniejsze. No i żeby byli spokojne święta. Pierogi od mamy. Tego jest dużo, naprawdę. No, bar z duszkami, pierogi, no wszystko lubię. Ja raczej jestem taki, że wszystko mi smakuje, chętnie wszystko zjadam. Ja jak prawdziwy Czech, u nas karp w panierce i taka salatka ziemniaczana z majonezem, także taka bramborowy salat po czesku. Pomagam, kleję pierogi, akurat pierogi kleję. Tu jest większy popis do tego. A w domu pomagasz partnerce, czy kiedyś rodzicom w kuchni? Rodzicom pomagałem. Osobiście jeszcze nie robiłem sam Wigilii, raczej jeżdżę do rodziców jednych albo drugich, więc pomagam, aczkolwiek raczej to są takie prace dorywcze, że tak powiem. Tak jak wspomniałem, jest bardzo liczna liczba ludzi na świętach, także jest dużo kobiet, one się tym raczej zajmują, ja się w te tematy nie mieszam, jak już coś to z dziadkiem, z braćmi, z kuzynostwem jakieś czasami piwko się otworzy, bo to jest czas na to i sobie wszyscy razem posiedzimy i porozmawiamy. Ja lubię być w kuchni, bardzo lubię sobie też gotować i komuś gotować, także ja jestem taki kulinarysta i staram się tam pomagać i niekiedy oczywiście gotuję i ja. To jest taki okres dla naszej drużyny, że musimy sobie zdawać sprawę, w jakim okresie jesteśmy tego. Wiadomo, święta magiczny okres, wiadomo jak to się spędza, że 3 dni praktycznie nie odchodzi się od stołu. Aczkolwiek myślę, że jesteśmy na tyle doświadczonymi zawodnikami, że każdy z nas tą wagę kontroluje, monitoruje i myślę, że nie będzie żadnych zaskoczeń. Człowiek zawsze się stara z umiarem, musi tam jakoś pilnować się. Dajemy sobie z tym radę. Każdy profesjonalnie podchodzi do swojego zawodu i wiemy, że święta świętami, ale też trzeba pamiętać o tym, żeby być profesjonalnym. Bez przesady. Nie wiem, czy teraz ze mną będą zgadzali trenerzy, no bo nie wiem, tam fitness trenerzy, a tam dietetycy, ale ja jestem taki, że jak są święta, to nie gdzieś tam przesadzać, ale nie odmawiam si. Oczywiście tam 2-3 dni później po świętach jest troszeczkę gorzej, ale tam w parę dni jest wszystko z powrotem, tak jak ma być. Płyn do spryskiwaczy do auta. Poważnie. Czyli praktycznie. Praktycznie. Coś innego niż skarpety. Zawsze raczej było tak, że podpowiadało się co kto chce i zazwyczaj się to dostawało, także nie miałem takiego jakiegoś dziwnego prezentu. Ale piłka do kosza kiedyś na pewno była pod choinką. Tak, oczywiście. No. Od małego jak się grało, trenowało, także piłka do kosza była. Jakiś strój sportowy na pewno też był, także takie coś było. To jest kilkanaście lat, co dostajesz prezenty. Cały czas, każdy rok jest coś ciekawego. Nie wiem, no, tam jak byłem mały, to byłem zadowolony, nie wiem, z hokejowego kija, z hokejowego kasku. Jak byłem jeszcze mniejszy, to z samochodu. Jak teraz jestem, no to nie wiem, żona mi kupiła kiedyś fajny zegarek, kiedyś był PlayStation, to no a takie rzeczy, no to.